Polska, niczym Dubaj, zaczęła budować nowe wyspy i to w szybkim tempie. Będziemy mieć trzy nowe sztuczne wyspy i to całkiem sporych rozmiarów. Jest to spowodowane dwoma pracami budowlanymi, a ich skutkiem ubocznym są tony piasku, który gdzieś trzeba zgromadzić. Stąd zrodził się pomysł, aby zbudować z niego sztuczne wyspy. Pierwsza powstaje na Zalewie Wiślanym przy okazji budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i będzie nosić nazwę Wyspa Estyjska. Po zakończeniu jej budowy zostanie obsadzona roślinnością i stanie się mini rezerwatem dla ptaków i innych zwierząt. Wyspa będzie zamknięta dla zwiedzających. W najdłuższym miejscu sztuczna wyspa będzie liczyć prawie 2 kilometry, a w najszerszym prawie 1,2 kilometra. Jej powierzchnia wyniesie 181 hektarów, a wysokość będzie się wahać w granicach od 2 do 3 metrów. Cały ten projekt budził dużo kontrowersji ze względu na sporą wycinkę drzew, jednak finalnie pracę rozpoczęto. Jedną z ciekawszych informacji jakie dotyczą tego kanału to ilość bursztynów jakie miały się znaleźć pod powierzchnią. Wstępnie szacowano, że będzie to około półtorej tony, jednak z czasem okazało się, że nie ma tlu bursztynów i podczas prac wydobyto zaledwie 17 kg. Z całej tej sytuacji zadowoleni są jedynie łowcy bursztynów, którzy korzystając z okazji wyłapują wszystkie małe i duże kawałeczki, które umknęły z placu budowy do morza. Kolejne dwie wyspy są budowane na zalewie szczecińskim. Piasek do ich powstania jest wydobywany podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście. W internetowym konkursie wytypowano dla nich nazwy Brysna oraz Śmiecka. Prace podczas pogłębiania toru oraz budowy tych dwóch wysp to jedna z największych inwestycji w Polsce. Pierwsza wyspa będzie miała średnicę 1250 metrów i powierzchnię około 120 hektarów. Druga wyspa będzie miała średnicę 1780 metrów i powierzchnię około 250 hektarów. Obie wyspy osiągną średnią wysokość około 5 metrów i tak samo jak wyspa Estyjska będą obsadzone roślinnością i staną się siedliskiem dla różnych zwierząt. Niestety one również nie będą dostępne dla zwiedzających. Może wydawać się to frustrujące, jednak w obecnej dobie ekspansji człowieka i ciągłego zabierania przyrodzie kolejnych połaci ziemi takie postanowienie wydaje się jak najbardziej zasadne. Podczas pogłębiania toru poza piaskiem wydobyto wiele niewybuchów oraz kilka artefaktów historycznych. Jednym z ciekawszych jest miecz z czasu średniowiecza. Obecnie trwają prace nad jego renowacją oraz dokładne zbadanie pochodzenia miecza. Najprawdopodobniej wypadł za burtę podczas jednej z potyczek wodnych. Wyjątkowość tego znaleziska polega na tym, że zachował się nie tylko miecz, ale też fragment skórzano-drewnianej pochwy. Miecz ma 108 cm długości i jest zachowany niemal całkowicie, ma jedynie odłamany czubek. Zachowała się natomiast pozostała partia głowni, jelec i rękojeść z głowicą. Część głowni tkwi od strony Jelca we fragmencie skórzano drewnianej pochwy, a ta zakończona jest trójkątnymi wypustkami. Pod jej skórzaną częścią widoczne są drewniane łupki. Według wstępnego oglądu zabytek pochodzi z okresu od 1170 do 1330 roku. Jak widać, prace nad rozbudową i modernizacją infrastruktury wodnej, poza korzyściami ekonomicznymi, przyniosą również korzyści dla środowiska, w szczególności dla ptactwa jak również innych zwierząt wodnolądowych, a także dały nam możliwość odkrycia ciekawych znalezisk archeologicznych. Podobał się wam materiał? To pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie i zapraszam na kolejny odcinek specjalny. Do zobaczenia.